Rozkład tygodniowy na następny tydzień. Witam serdecznie wszystkich Państwa na wróżbie z Tarota. Zobaczymy, co pokażą karty nam ważnego na następny tydzień. Od poniedziałku do niedzieli. I oczywiście proszę Was o komentarze pod filmikiem później. Proszę Was o subskrypcje nowe, zapraszam Was do lajkowania oraz zapraszam Was, kochani, na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja oczywiście Wam odpiszę, jakie są opcje wróżb indywidualnych i jakie są warunki. Ja teraz wyciągnę 7 kart, już 3 mi wypadły i zaczynamy patrzeć, co się dzieje w następnym tygodniu. Kochani. Dobrze, już mamy tutaj w przełożeniu kart 2 kielichy, czyli być może jakieś sprawy emocjonalne w następnym tygodniu, jakieś nowe romanse, znajomości, flirty będą ważne. W poniedziałek 5 monet, czyli uwaga, żeby tutaj nie wydawać za dużo pieniędzy, żeby nie narobić długów, żeby nie podpisać jakichś kredytów czy jakichś kontraktów złych, ponieważ tutaj jest jakby brak pieniędzy, straty lub borykacie się być może w poniedziałek z jakimiś sprawami finansowymi lub zawodowymi, gdzie Wam brakuje, gdzie macie jakieś deficyty, tak, finansowe. Także weźcie się w garść i szukajcie nowej pracy, szukajcie nowych zarobków. Jeśli macie jakieś tutaj problemy finansowe, uważajcie, żebyście, tak jak mówię, nie podpisali żadnych złych umów. We wtorek paś monet, czyli tutaj przyglądajcie się z ostrożnością wszystkim sprawom, które właśnie podpisujecie, umowom, które zawieracie. I tutaj w stronę stabilności, czyli stabilności zawodowej, stabilności finansowej, możecie zrobić już jakiś ruch. Tutaj jeszcze wręcz myślicie, stoicie, namyślacie się, obserwujecie we wtorek, ale tutaj będzie niedługo jakiś ruch, jakiś rozwój, tak? W stronę stabilności, czy może nawet stabilności w relacji, tak? Jeśli macie jakieś tutaj spustoszenia, straty w relacji, to może być tutaj wszystko dobrze, co się nowego, nie wiem, pokaże. Tutaj w środę na przykład pod szczęśliwą gwiazdą coś jest, jakbyście wyjaśnili jakieś problemy właśnie. Lub jakby się coś tutaj szczęśliwego już wydarzyło, tak? Jeśli macie finansowe, zawodowe problemy, podjęliście jakąś decyzję, to będzie to decyzja jakaś wspaniała pod szczęśliwą gwiazdą, która wyjaśni, rozjaśni, wyjaśni Wasze problemy. Jeśli chodzi tu o jakąś złą sytuację, problemy w związku, to też w środę tutaj powinno nadejść jakieś rozwiązanie, tak, tych problemów. W czwartek magia, czyli proście o pomoc wszechświat, afirmujcie, medytujcie, proście o pomoc anioła stróża czy archanioły, by Was wsparli, tak? Tutaj magiczna siła, magiczna moc wszechświata może Was wesprzeć. Też użyjcie wszystkich swoich talentów do nowych przedsięwzięć, nowych projektów, nowych spraw, swoich wszystkich znakomitych możliwości, tak? Magik to osoba kreatywna, która wykorzystuje właśnie chętnie swoje talenty do rozwiązania problemów czy do nowych. Wykażcie się tej nowymi motywacjami, aspiracjami, talentami. W piątek, wow, mamy tutaj koło fortuny, czyli coś rzeczywiście się szczęśliwie zmieni, tak? Jeśli mieliście jakieś problemy, byliście pod wozem, to teraz koło się odwróci, będziecie na wozie triumfować i sprawy nabiorą dobrego rozpędu, jakby obrócą się o 180 stopni pozytywnie dla Was, tak? I tutaj jakaś sprawa z przeznaczenia, być może jakaś osoba z przeznaczenia lub jakieś wydarzenia z przeznaczenia tutaj się mogą wydarzyć, ponieważ mamy dobry obrót spraw. I w sobotę i w niedzielę zobaczmy.
Paść kielichów w sobotę, czyli może jakiś nowy romans, nowa znajomość, nowa romantyczna, flirtowa tutaj emocjonalna sprawa. Może randka, sobota będzie dobra na randkę. Może jakiś ktoś młodszy od Was lub w Waszym wieku, lecz witalny, młody duchem, bardzo radosny tutaj się pojawi, kto będzie z Wami chciał romansować. Także tutaj dobry dzień na romanse, na randki, na poznanie kogoś, tak? Jakąś delikatną, pełną radości osobę. Być może będzie to osoba spod znaku ryby, skorpiona lub raka, ponieważ tutaj mamy do czynienia z żywiołem wody. No i w niedzielę, wow, król kielichów, kochani, z pazia kielichów w sobotę, czyli z jakiejś nowej znajomości, tutaj przejawi się w króla kielichów ta osoba, czyli zakocha się, czyli tutaj rzeczywiście jakieś sprawy romantyczne. I teraz przypominam Wam, jak zaczęłam ten rozkład. Dwa kielichy miałam, dwóch kochanków, i tutaj jest właśnie weekend, sobota, niedziela, bardzo dobra do zawarcia jakichś nowych znajomości lub jakiś randek, poznania kogoś, kto jest emocjonalny, delikatny, romantyczny, uczuciowy, emocjonalny, i tutaj zapowiada się jakiś nowy romans, nowa znajomość, nowa przyjaźń, tak? Także bardzo, bardzo dobrze rokują karty. Tutaj, jeśli chodzi o sprawy uczuciowo-romantyczne w weekend. No i kochani, jeśli macie podjęcie jakiejś decyzji finansowych, zawodowych, to też w tygodniu tutaj starajcie się, myślcie o tym i w połowie tygodnia tutaj powinny sprawy się wyjaśnić pozytywnie dla Was, ale pamiętajcie, użyjcie wszystkich swoich talentów, tak, do tego, do załatwiania tych spraw, czy do nie wiem, do rozmów kwalifikacyjnych, do rozpoczęcia nowej pracy czy nowych projektów. I sytuacja się zmieni na lepsze. Dziękuję serdecznie, życzę Wam pięknego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Pa!